Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam stałych widzów oraz nowe osoby, które tutaj regularnie dochodzą, że tak powiem. Bez zbędnych skojarzeń proszę. Moi drodzy, mam taki pomysł na nowe wróżby, coś co chciałabym wykorzystać na kanale. To się będzie nazywała wróżba drzewko. Dlaczego drzewko? Dlatego, że będą cztery główne opcje do wyboru, natomiast później spośród tych opcji będziemy wybierać jeszcze dodatkowe opcje. Czyli nie tak jak było do tej pory na zasadzie, że mamy ileś tam możliwości i każdy sobie coś wybiera. Tutaj wybierzemy raz, natomiast w kolejnych filmach, które już będą stricte czytaniami do poszczególnych wyborów, będziecie nadal wybierać, dlatego żeby Wasza intuicja miała możliwość w pełni zadziałać. A najpierw zrobimy taką wstępną selekcję. Dlaczego drzewko? Ano dlatego, że tak jak tutaj przedstawiłam na moim niezdarnym rysuneczku, no drzewo wygląda mniej więcej tak, że są jakieś tam powiedzmy takie główne gałęzie, główne konary i u mnie są takie cztery główne konary, od 1 do 4, możecie to łatwo zauważyć. No i później te główne gałęzie rozchodzą się na jeszcze takie poszczególne, pomniejsze rozgałęzienia. I moje cztery główne gałęzie rozchodzą się wszystkie na trzy jeszcze takie pomniejsze, czyli mamy odpowiednio opcję ABC, więc do każdego numerka będziemy mieli trzy jeszcze dodatkowe opcje, czyli na przykład będziemy mieli opcję 1A, 1B, 1C i tak dalej. Jeżeli ktoś wybierze na przykład opcję numer 3, no to później w kolejnych filmach do opcji numer 3 będzie musiał jeszcze dokonać tutaj wyboru, czy 3A, czy 3B, czy 3C. Ale to Wam wszystko po kolei wyjaśnię. Dlaczego tam są takie kobietki pod drzewkiem? Co one tam robią? Dlaczego w ogóle? Skąd się tam wzięły? Skąd taki pomysł? No moi drodzy, okazuje się, że inspiracja przychodzi do nas w różnych naprawdę miejscach, w różnych momentach życia. I do mnie ta inspiracja przyszła, moi drodzy, w poczekalni u dentysty. Po prostu dwa dni temu siedziałam sobie właśnie w poczekalni u dentysty i ja mam coś takiego, że po prostu, żeby zabić czas, to sobie obserwuję różne osoby. Staram się na przykład sobie czasami jakieś historie tworzyć w głowie na temat tych osób, zastanawiam się, kim one są, co mogłyby robić. No tak po prostu sobie jakoś staram się zorganizować czas. Ja mam takiego dentystę, że umawiam się na konkretną godzinę, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze się tak nie zdarzyło, żebym przyszła i od razu wchodziła o tej swojej wyznaczonej porze, tylko po prostu swoje, no trzeba odczekać w kolejce. Zresztą jest to zrozumiałe, no bo tutaj jakby no nie jest to taka praca, którą można wykonywać na akord. Pewne rzeczy muszą po prostu potrwać. No i wiadomo, że też nikt nie jest w stanie przewidzieć na przykład, ile takie leczenie kanałowe czy coś jeszcze innego będzie trwało. Więc, moi drodzy, czekałam sobie w tej kolejce i jaka była sytuacja? Ze mną w poczekalni były trzy panie. Każda z tych pań zupełnie inna. Ja sobie siedziałam i tak zerkałam na nie, obserwowałam, a że siedziałam tam około 40 minut, no to byłam w stanie dosyć dużo zaobserwować. I tutaj jakby prosiłabym Was, abyście się utożsamili z którąś z kobiet. Czyli dopasowali być może ich zachowanie do swojego zachowania, tego jak się zachowujecie właśnie w poczekalni u dentysty czy u innego lekarza. Bo to będzie bardzo ważne, bo to pokazuje już jakąś Waszą cechę osobowości i to nam właśnie pozwoli dokonać takiej wstępnej selekcji. Natomiast wybory co do opcji ABC będą już stricte intuicyjne. I moi drodzy, jak się te poszczególne panie zachowywały? Pani numer jeden, ja ją nazwałam taką wiercipiętą, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale była to pani, która no tak ciągle musiała być w ruchu, ciągle przestępowała z nogi na nogę. Jak usiadła, no to najpierw jedna nóżka na kolanko, potem druga nóżka na kolanko, ciągle na przykład zaglądała do torebki, sprawdzała telefon, ciągłe takie, wiecie, nerwowe przeczesywanie palcami włosów. No widać też, że
po prostu się denerwowała, że po prostu się stresowała tą całą sytuacją, nie umiała sobie tak troszkę znaleźć miejsca i tą nerwowość było bardzo dobrze widać. Także to będzie pani numer jeden, ta nasza wierci pięta, czyli pani w takiej czerwonej sukieneczce na obcasikach. Co do drugiej pani, ja ją tak sobie w myślach określiłam jako kamienną twarz. Też broń Boże tutaj żadnych takich skojarzeń a propos urody czy wyrazu twarzy. Po prostu chodzi mi o taką sytuację, że no, ta pani siedziała cały czas w jednej pozycji. W przeciwieństwie do tej pierwszej zdawała się prawie nie żyć, że tak powiem. Taka troszeczkę przypominała tutaj troszeczkę taką figurę woskową. No są takie osoby czasami w poczekalniach, że po prostu siedzą tam, gdzie usiedli, tam siedzą przez cały czas, w martwym punkcie, jak ja to nazywam, no i sobie po prostu milczą, obserwują, ich twarz nie wyraża najmniejszych emocji. Taka osoba po prostu stonowana, zachowawcza. Nie daje tutaj nic po sobie poznać, czy się stresuje, czy się denerwuje, czy myśli na przykład o tym, czy wyłączyła żelazko i tym podobne rzeczy. Czyli ta druga pani, to jest pani taka właśnie, powiedziałabym, kamienna twarz, siedzi, obserwuje, nic nie mówi. Czyli być może właśnie jesteście takim typem pacjenta, że przychodzicie po prostu do poczekalni i sobie siedzicie, nie zdradzacie tutaj żadnych symptomów swojego obecnego samopoczucia. Pani numer 3. Ja bym powiedziała, że to jest taka pani, która lubi być dobrze poinformowana, taka pani, która nie lubi tracić czasu, czyli tak, siedzi sobie w poczekalni u dentysty i na przykład, żeby nie tracić czasu tej godziny, czy ile tam będzie siedziała, musi coś robić cały czas. I ta pani, uwierzcie mi, przejrzała wszystkie możliwe czasopisma, które znajdowały się tam na stoliku, wyczytała wszystkie możliwe informacje na tablicy informacyjnej, sprawdziła wszystko, co dookoła gdzieś wisiało, co leżało. No po prostu taka kobieta, która wykorzystuje czas, każdą wolną chwilę na zrobienie czegoś produktywnego, tak bym powiedziała. Określiłam ją po prostu jako panią przeglądającą czasopisma. No i to powiedziałabym, że tutaj właśnie to jest taka pani, która nie lubi tracić czasu, która po prostu wykorzystuje każdą wolną chwilę, choćby na przejrzenie czasopism, bo a nuż coś tam się ciekawego dla niej trafi, co będzie dla niej przydatną informacją. Więc taka pani, no, aktywna, aktywnie czekająca, że tak powiem. I to będzie pani numer 3. I teraz dla Was taka zagwozdka, zastanowienie się, jakim Wy jesteście typem pacjenta, pacjentki, bo to tutaj są panie, ale również panowie oczywiście mogą wziąć udział w tej wróżbie. Tutaj płeć nie jest tak istotna. Oczywiście ja po prostu dałam panie, ponieważ no, z paniami się spotkałam akurat, więc tak było, ale oczywiście panowie również są tutaj mile widziani. I teraz tak, przypominam, pani numer 1 to jest ta taka denerwująca się, wierci pięta, pani numer 2 kamienna twarz, i pani numer 3, przeglądająca czasopisma, wykorzystująca każdą wolną chwilę. Czyli zastanówcie się, czy wy pasujecie do opisu którejś z tych trzech pań. Natomiast jeżeli żadna do was tak stricte nie pasuje, żadna nie jest odbiciem waszego zachowania w poczekalni, to moi drodzy, jest jeszcze pani numer 4. I pani numer 4 to była kobieta, która w momencie, kiedy ja przyszłam, już siedziała w gabinecie dentystycznym, więc po prostu dla wszystkich osób, które nie potrafią się dopasować do opcji 1, 2 bądź 3 w żaden sposób, to opcją może być również ta pani numer 4, czyli ta, która już tam siedzi w gabinecie, więc taka bliżej niesprecyzowana kobieta. Więc moi drodzy, prosiłabym Was, abyście po prostu tak realnie ocenili swoje własne zachowanie, obiektywnie rzecz biorąc, właśnie w tej poczekalni, czy to u dentysty, czy to u innego lekarza, i wybrali sobie panią od 1 do 4. Jeżeli właśnie żaden z paradygmatów zachowań od 1 do 3 do Was nie pasuje, no to pani numer 4 może być dla Was dobrym wyborem. To po prostu będzie oznaczało, że dla Was jest po prostu przeznaczona ta czwarta opcja i że tutaj właśnie będzie gdzieś zaklęta informacja dla Was, którą powinniście usłyszeć. I moi drodzy, wybierzcie sobie którąś z czterech pań. Natomiast w kolejnym filmie będą kolejne filmy poświęcone już poszczególnym opcjom od 1 do 4, czyli dla każdej pani osobny film i tam będziecie tak na szybko, że tak powiem ad hoc, wybierali intuicyjnie, czy opcja A, czy opcja B, czy opcja C. I tam jest bardzo ważne będzie to właśnie, żeby
wybrać to szybko, intuicyjnie, bez zastanowienia, żeby właśnie ta intuicja miała tutaj szansę popracować dla nas i żeby ten wybór był jak najbardziej adekwatny do Was. Także zostawiam Was chwilowo z Waszymi paniami. Wybierzcie sobie, która pani odpowiada Waszym zachowaniom, Waszym po prostu takim działaniom w poczekalni, działaniom bądź brakiem działania i spotykamy się wkrótce w poszczególnych filmach. Dla każdej opcji będzie osobno i będziecie mogli usłyszeć od razu taki krótki przekaz dla Was. Jeszcze zaznaczę, że nie będziemy tutaj zadawać jakiegoś konkretnego pytania, tylko po prostu zobaczymy, co karty na ten moment po prostu chcą Wam powiedzieć, przekazać, no, co dla Was tutaj jest istotne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.